What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Devil May Cry. A w pierwszym odcinku zagrajmy w Devil May Cry 5, czyli tak naprawdę zwieńczeniu całej, póki co, historii Devil May Cry. Zarówno jeśli chodzi o Dantego, o Virgila i o Nero. Wiem, że Virgil ma się to pojawić, tego dalej... Tylko nie wiem, czy to jest jakaś... Czy on będzie jako postać jakaś dodatkowa, czy będzie jako faktycznie postać grywalna. Mam nadzieję, że to drugie. Póki co, rozpocznijmy grę. Nie wiem tylko, czy nie przesadziłem trochę z jasnością. Mam na takie wrażenie, że jest trochę za jasno, ale to najwyżej za chwilę ogarnę po scence w opcjach. Ale póki co, delektujmy się rozgrywką. I kawałek. Czerwca i nie zdarzyłem tego przeczytać. A czy daty, godziny? Jest Nero. Niko, rusznikarskie rzemiosło. Ej, gdzie napisy? No nie, gdzie są napisy? Aha, to się w ogóle jakaś scenka odpaliła na ten. Dobra, moment. Myślałem, że to będzie jakiś ten. Dobra, moment. O, jasność, proszę. Jako iż nie zrobiłem tego w czwórce, a tu mamy napisy i myślę, że wszystko będzie też przetłumaczone, to obejrzymy sobie na start całą historię Devil May Cry. Dawno temu... Pewien demon rzucił wyzwanie władcy Krainy Mroku, by ratować ludzkość. Demon zwyciężył i zapieczętował Krainę Mroku. Tym demonem był mroczny rycerz Sparda. Ludzie szerzyli legendę Sparda i oddawali cześć mrocznemu rycerzowi. Sanctus tam był. Jednak z upływem lat pamięć o jego czynach uleciała. Zapomniano też o istnieniu demonów. 2000 lat później pieczęć zamykającą krainę mroku zaczęła słabnąć. Mundus, demoniczny władca, postanowił zemścić się na żonie Spardy i jego synach. Ewa, ludzka żona Spardy, nie mogła mierzyć się z demonami i straciła życie. Jeden z synów Spardy, Virgil, zaginął. Jedynym ocalałem był Dante, brat bliźniak Virgila. Kilka dziesięcioleci później Dante spotkał utraconego brata Virgila. A właśnie, Virgilowi udało się przeżyć dzięki demonicznemu mieczowi ojca Yamatos. Chciał stać się jeszcze silniejszy, wykorzystując moc Spardy. To jest z trójki. Arkham, człowiek owładnięty rządzą owładnięcia demoniczną mocą, wiedział, że uwolnienie z mocy Spardy osłabi pieczeń zamykającą Krainę Mroku. Dlatego właśnie Arkham zmanipulował Virgila, by zrealizować swe szaleńcze pragnienia. Targany sprzecznymi uczuciami do utraconego brata, Dante postanowił powstrzymać Virgila i Arkama. Na swojej drodze Dante poznał łowczynię demonów Lady, jej żądza zemsty na Arkamie, który zabił jej matkę, wzmocniła determinację Dantego. Gdy Dante i Virgil dowiedzieli się, że to Arkam jest prawdziwym zagrożeniem, stanęli wspólnie do walki z szalonym uczonym. Współpraca nie trwała jednak długo, ponieważ młodzieńcy nie byli w stanie przezwyciężyć dzielących ich różnic. Bracia stoczyli zaciekłą walkę, jednak Virgil napotkał godnego przeciwnika. Nie przyjął pomocnej dłoni, dlatego Dantego i sam spadł do Krainy Mroku. Nie tyle spadł, sam tam zaskoczył. Krótko potem Dante otworzył swój biznes, Devil May Cry.
chwytając się różnych zajęć, używał firmy jako przykrywki, by polować na demony i gromadzić informacje na temat Lindusa. Jakiś czas później... Mamy jedynkę. Do drzwi Dantego zapukała piękna, tajemnicza kobieta. Miała na imię Trish i była uderzająco podobna do zmarłej matki Dantego. Tu już jest jedynka. Dante udał się z nią do miejsca, w którym uwięziono Mundusa, na wyspę Malet. Tam musiał zmierzyć się ze sługami Mundusa, którzy ugięli się pod niezrównaną siłą łowcy demonów. Okazało się, że jeden z przeciwników był przemieniony w demona Vergil, noszący wówczas miano Nello Angelo. W obliczu okrucieństwa Mundusa gniew Dantego wybuchł jak nigdy dotąd. Uwolniło to w nim prawdziwą odziedziczoną po Spardzie moc, którą Dante wykorzystał, by ponownie uwięzić Mundusa. Uwięzić, chyba zabić. Dante wrócił do polowania na dręczące ludzkość demony. Świat nieustannie był atakowany przez różne demony. Jednak nawet demoniczni władcy dorównujący mocą Mundusowi nie mogli mierzyć się z Dantem. Już mamy dwójkę. W świecie ludzi zapanował pokój. Nie na długo jednak i mamy czwórkę. Czciciele Spardy z sekty o nazwie Zakon Mierza postanowili przejąć kontrolę nad światem ludzi. Coś tam. Dlatego też Dante musiał udać się do siedziby zakonu w mieście Fortuna, gdzie zabił przywódcy sekty kapłana o imieniu Sanctus. W odpowiedzi na tę zniewagę zakon powierzył młodemu rycerzowi Nero misję zabicia Dantego. W czasie pościgu za Dante Nero poznał prawdziwe cele zakonu i został za to zabity przez naukowca Agnusa. Zabity tak pół na pół. Choć nikt o tym nie wiedział, zakon był w posiadaniu Yamato, miecza Vergila, który ożywił Nero i tchnął w niego demoniczną moc. No bardziej obudził jego wewnętrzną moc. Było to dowodem, że w żyłach Nero również płynęła krew Spardy. O właśnie. Po przejęciu złowrogich planów zakonu, Nero zwrócił się do jednego z rycerzy, swojego mentora, Credo, by dowiedzieć się, czy brał w tym udział. Niestety jego dawny mentor uczestniczył w realizacji celów zakonu. Jakby tego było mało, za sprawą ciemnych mocy do życia został przywrócony Sanctus. Ukochana Nero, Kirie, została porwana. A kochankowie zostali wchłonięci do rdzenia potężnej broni zakonu Zbawcy. Credo, oburzony tym, jak potraktowano jego siostrę Kirie, próbował ratować Nero, jednak otrzymał z ręki Sanctusa śmiertelny cios. Gdy zdawało się, że już wszystko jest stracone, Arena wkroczył Dante, by zmierzyć się ze Zbawcą i uratować Nero. To tak po fakcie właściwie, nie od razu na arenę. Nero zdało później pokonać Sanctusa i położyć kres nikczemnym celom zakonu, jakoś tak chyba było. Dante wyczuł, że Nero jest w jakiś sposób związany z mocą Spardy i przed opuszczeniem fortuny powierzył młodzieńcowi Yamato. Każdy z nich poszedł własną drogą, by dalej walczyć z demonami w obronie świata ludzi. Przez wiele lat ci dwaj potomkowie Spardy dbali o to, by świat był bezpieczny i spokojny. Jednak nic nie trwa wiecznie. Na horyzoncie pojawiło się zagrożenie, jakiego ten świat jeszcze nie widział. Okej. No to... rozpocznijmy nową grę w takim razie. A i mamy. Jako Vergil, jako Nero, Dante oraz V, czyli nowa postać w całej serii. Jako Vergila myślę o gramy, tylko mam nadzieję, że poszli po rozum do głowy i z perspektywy Vergila to będzie faktycznie jakieś poziomy specjalnie dla niego, a nie przechodzenie tego samego, co gramy jako Nero, Dante i V, tylko w innej wersji. Ale Vergil będzie później. Na razie kampania główna tych oto trzech bohaterów, tych panów właściwie. Rozpocznijmy przygodę. Zobaczmy. Super Nero. O jasny gwint, jak to zajebiście wygląda, ale nie. Oryginalny Nero. Prolog. Fabuła. Był sobie kiedyś demon, który ocalił świat przed ludzi, świat ludzi przed zniszczeniem. Demon przeszedł do legendy i poszło. Nie zdążyłem przeczytać. Rosła i rosła dniem i nocą, aż jabłka urodziła jasne.
16 maja 2006. We've known each other a long time. Mackler Morrison. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Dante, legendarny łowca demonów. What am I doing wasting my time here? He's got this. Nero, łowca demonów? Ale czekaj, czemu on ręki nie ma? You should not underestimate this demon. After all, jest V. It was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Yeah. Ej, V wygląda trochę jak Kylo Ren, nie żeby coś. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Okej, okay. Czyli co? Lecimy od razu w grę, co nie? Ale powiem, Nero fajny zaliczył ten. Fajną odskocznię fabularną. Znaczy, fabularną. Fajną tą. O, ciekawe. Patrzcie, mogę takie... Mogę specjalne naboje wsadzić do róży i z takimi bardziej wybuchowymi strzelać. Nieźle. Ciekawe. Kopnięcie z wyskoku. Po skoku naciśnij w pobliżu ściany, a odskoczysz. No tak, tak, to już znamy. Jeszcze z czwórki. Oho, pierwszy demon chyba. Co to jest? Poza tym, że wygląda jak wielki kleszcz. Demoniczny owad Empusa. Okej. Okay. Pieczęcie. Pojawienie się na drodze bariery oznacza, że w tym miejscu odbędzie się walka. Pokonaj wszystkich wrogów, aby zniszczyć barierę i przejść dalej. Czerwona kula. Skrystalizowana demoniczna krew. Magiczny czerwony kamień ze skrystalizowanej krwi służy do wymiany na bronie i umiejętności oraz do odzyskania życia. Okej, okay, mamy D. Czekaj. Namierzanie celu. Przytrzymaj bumper namierzyć. Zmiana oczywiście tym. Lewą gałką. O, nice! O, jaki kadr poszedł! Okej, czyli jak rozumiem, jak jest koniec walki, to jest taka klatka na ostatni cios, powiedzmy. Okej, good to know. I trust you. Ale co się stało, że on ręki nie ma? No, w sumie biorąc pod uwagę fakt, że na... Widać było w menu głównym, że jako tako to rękę miał, tylko taką robotyczną jakby. O, healer albo wskrzeszający. Fruwające zło, zielona Empusa XD. Ciekawe nazwy. Hazardzista. A, to jest ruch, okej. Okay. To jest to wybicie. Wymiana. Przytrzymaj X, aby naładować strzelę, więc wolniej, aby strzelić jeden pojedynczy pocisk. O! Zielona kula. Kula przywracająca energię życiową. Magiczny kamień ze skrystalizowanej demonicznej cieczy. Zabranie go pozwala przywrócić pewną ilość energii życiowej. To już znamy oczywiście jeszcze z poprzedniczki. Okej, ładnie. Na B wskoczyłem na tej walce, miło.
Kurde, jak tu? Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Kurde, muszę zobaczyć, czy mogę ładować królową i ją zapalić. Czy już mogę, czy to muszę dopiero odblokować? Pod triggerem to było chyba w czwórce. Okej, mogę, ale tylko do jednego punktu. No kurde, ją oberwałem, no jak na złość. Kurde, czekaj, mam listę kombosów może? Pokaż mi samą... Nie, samouczek, do tyłu. Lista umiejętności. Czerwona królowa. 4 ataki w powietrzu, hazardzista i hazardzista z napędem. Aha, czy ma takie totalną biedę, mam mówiąc krótko. Napęd i lepszy napęd. Okej, mam od razu to ładowanie. To jeden wskaźnik, żeby od razu po ataku. Tam jest to samo co w czwórce. Jeszcze nie, bo pewnie będzie się dało. Tutaj mocny strzał. Mając zapas wskaźnika pocisków. Okej, to znam. No i tutaj wiadomo, takie podstawowe pierdoły tak naprawdę. Tęcza? Zabójcze kopnięcie. A, dobra, to wiem, które to jest. Biegniemy, wciskam tego. To będzie tutaj chyba ten guzik. I on tutaj tak wyskoczy i takiego kopa gościowi sprzeda z biegu. Tak jak u Dantego zrobił, wiecie, podczas tego. Na cutscence w czwórce. Pamiętacie na tej walce, jak do niego wleciał z buta, nie? Tutaj przewrotka, namierzam i mogę się turlać. Dobra, zobaczmy, czy to jest ten? Tak, to jest to. Dobra, biegnę. Oh yes, dobra, to wypróbujmy to. Oh, come on! Proszę o kulę. Od razu przebijemy. Ej, ale raz miałeś tylko. Dobra, nieważne. Dobra, i co? Wskakujemy do tamtego? Chyba tak. No, zaraz będziemy. Ale boli mnie, że Nero nie ma odblokowanego jeszcze tego cięcia z wyskoku, nie? Znaczy, wiecie którego? Tego, że lecę i... Pyk, od razu na glebę. Jak to lubiłem, kurde, często sobie skracać dystans. Właśnie między ziemią a powietrzem. Okay, Dante dostaje dziwo trochę po dupie. Lady. I Trish też. Co to jest za demon, kurde? Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. I'm bagging this bitch! Okay, mamy walkę! O dziwo. O! Dobra. Tylko raczej to nie jest walka, którą możemy wygrać, coś mi się wydaje. Co, on czas spowolnił? To wyglądało. I mnie dupnął, dobra. No, ała! O, sen double jumpa nie mam odblokowanego, to chyba se żartujesz. No nie, to nawet nie mogę zrobić uniku przed tym jego tym. O Boże, uniku, ja mu nic nie robię totalnie! W ogóle mu HP nie zeszło jeszcze. No nic! Nic! Absolutnie nic mu nie robię! Dobra.
Czyli to jest nie do wygrania. Tylko trochę stylu można sobie nabić ewentualnie, ale nic poza tym. Round two. Okej, ładnie wygląda ta przemiana tamtego. Wow! Co? Czyż Rebellion miał być niezniszczalny? Co tu się stało? Rebellion, tak jak Yamato, są niezniszczalne. Jakim cudem on go na piąstkę tak po prostu rozwalił? What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Okej, okay, niepowodzenie, ukończ prolog. Na B. Okej. Okay. Czekaj, na pewno tak mogło się zrobić na S. Każdą misję się da. Siła do niczego króla Uryzena przesłał wszelkie... Kurde! No i jak... Nie zdążę wczytać nawet jednego opisu. A już się wczytuje misja. To jest? Tak, to jest to samo, co się odpaliło po chwili, jak tam... ten. Jak tam nic nie robiłem w menu. Miesiąc później. 15 czerwca. Niko, rusznik lekarskie rzemiosło. Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? How's it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His
Jackson's research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thankful for that. You have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Hey, Nico? Don't lose your tits. I see him. Żartujemy Dantego. Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Wait, Dante zabił jej ojca? Okej, to było słagerskie. Dante zabił jej ojca. Ojciec ba... Czy ona jest córką Magnusa? Agnusa? Jezus Maria, jakie to jest zajebiste! I w takiej scenie napisy zawrzeć! On jest kurczę piękne! Oj, patrzcie, on teraz nie ma Kikuta, tylko ma taki ten. Tylko ma taki ten. Taki mechanizm. Można tą mechaniczną łapę właśnie. Jezu, ale jaki zajebisty pomysł, żeby tak w takim... No patrzcie, gdzie te napisy się pojawiają. Nie wierzę, że niech to wpada taki pomysł, ale zasługuje na podwyżkę, nie? Jaki Tsuno. To nie jest twórca pierwszych DMC? Tak mi się wydaje. Nero ma takie samo podejście jak ja do papierosów widzę. Gra nie promuje palenia tytoniu. To było napisane na asfalcie! Jakie zajebiste! I to Devil May Cry piątka na tym! Ej, też super! Boże, szanuję za... Takie gagi niby, ale szanuję starszych twórców za takie akcje. Choć wiadomo, nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić. Wydam, jak to działa, bo jakby... Nero co? Nero czym? Strzela też normalnymi pociskami, to czemu jego pociski są w stanie te demony nawet odwalić na 2 metry do tyłu, a pociski armii strzelone serią nie robią nic? Jeee! Nadeszła odciecz. Jak ona tego typa tak ominęła? You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? Ho-ho-ho, ładnie! All right. Time to kick some ass. Ej, super, co to za łapka jakaś nowa? Poskremać demonów pod B, tam gdzie był wcześniej niszczyciel w czwórce.
Naciśnij, by wykonać atak specjalny przy użyciu poskramiacza demonów. Odniesienie obrażeń podczas wykonania tego ataku zniszczy obecnie używanego poskramiacza demonów. Wyzwolenie. Przytrzymaj następnie zwolnienie. Doładowanie ataku zwiększy jego siłę, ale powoduje również zniszczenie poskramiacza, którego właśnie używasz. Aha, czyli tak, czyli albo walimy i uważamy, żeby nie zniszczyć, albo możemy sami ten atak przeładować. Okej. Okay. Spoko. Nice. Do mnie! Okej, okay, mamy linkę. Tylko właśnie to jest tylko linka, nic więcej. Jak Chocobosa go ujeżdża, to nie wierzę. Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover! Kurde, czekaj, ile takich protest możemy mieć podczas misji? Przejęcie linką. Także podczas skoku. Przyciągaj wrogów, których masz na celowniku, nie zdołasz przyciągnąć ciężkich przeciwników, ale przyciągając siebie, możesz się do nich zbliżyć. Okej, czyli to tak samo jak to działało w czwórce z tym dociągnięciem się. I ucieczka. Możesz odciąć poskramiacz demonów, by wywołać eksplozję, pozwolić to wyjść cało z niebezpiecznych sytuacji, a nawet uniknąć ataku. Ciekawe. Tylko rozumiem, że to niszczy poskramiacz. Ja, niestety. Czyli, znaczy dobra, nie jest to takie niestety, bo to jest zawsze coś, co możemy fajnie wykorzystać w trakcie walki, ale zależy, w jakim momencie to wykorzystamy. Oczywiście dalej mam chyba te najbardziej podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o... Ała, Jezus! Zrobiłem się mieczem, kurde, w ten. Wrobiłem się chyba mieczem w jakąś beczkę i dlatego wybuchła. Jeszcze się palę, kurde, cały czas. Dobra, to tyle. A okej, okay, tutaj tak sobie po prostu leży poskramiacz. Podnoszenie poskramiacz. Podejść do napotkanego po drodze poskramiacza demonów i podnieś go, aby automatycznie go użyć. Nie możesz podnosić nowych broni, jeśli masz pełny magazynek. Okay. Sweet. Okej, okay, jeszcze tutaj. Okej, okay, jeden strzał wystarcza, widzę, żeby to coś zabić. Nawet nie wiem, co to jest, poza tym, że to jest jakaś taka macuszka, która nie wiem, sumie, nawet nie wiem, czy, nie wiem, czy, nie wiem, czy chce wiedzieć, co ona robi. Jak pół miasta jest to winie oplecione. Czerwona empusa, padlinożerca. Pewnie przepełniona czerwonymi kulami. Okej. Jeśli mogę, to bym się tą empusą zajął z chęcią. No nie widzę jej niestety. Zobacz, jak wygląda przeładowanie tego strzała. Co jest? Obrywałem? Od czego? A, dobra, obrywam podczas ataku i mi zniszczyło tą. Chyba to mnie dźgnęło. Dobra. Co jest tutaj? Ja rozumiem, że podczas takich zwykłych strzałów, to mogę tym walić ile chcę, tak? To było niezłe.
Błoga przyjemność. Okej, okay, ciekawe. What a lovely house plant. Korzenie klifota. Czy krwawa roślinność. Ciekawe. Ale fajne jest to, że widzę, mamy inną tą. Mamy inną łapę i gra to uwzględnia w cutscence. Who brought the marshmallows? Cause I'm bringing the fire. Kurde, ten humor mi się w dęcykach nigdy nie znudzi. Napęd, tak, tak, napęd znamy. Uniki, tak, 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 ale sobie to przyjemność, kurde, bo tego nie ogarniam. Leczy mnie? Au, dostałem. Ale dobra, zobaczmy. Pyk. Tak, leczy mnie! Ej, dobra, fajna ta, fajna łapka. Mogę już te łapki zmieniać? Kurde, chyba nie. A to trochę lipa. Mi się ta uwertura bardziej przydała. Okej, okay. Zniszczyło mi, ale no narzekać nie będę, bo akurat mi to na rękę. No Jezus, no kurde, akurat podczas ładowania! Jezu, unik, unik typie. Myślę trochę co robisz. Jest! Mamy to, dobra. Okej, okay, trochę punktów stylu wpadło, no ale ocena za wysoka nie była, ale wiadomo jak to działa. DMC-ki się przychodzi najpierw raz, żeby odlokować większej zdolności, a potem drugi raz, żeby odlokować resztę i zrobić lepsze oceny. Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. Czerwca? Dwa miesiące temu. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. Pewnie Kirei woła. O, ej, łapka wygląda inaczej niż w jedynce. Może w jedynce niż w czwórce. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon? Co? Tak na raz? Tak na raz mu urwał całe ramię? Rękę, sorry. I'm taking this back. Okej, Nero trochę zajęło ogarnięcie, że gościu mu łapę urwał. Wait.
to jest Virgil. Jak chuj to jest Virgil? Tylko on mógł tak wykorzystywać Yamato. V's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Okej. Okay. Jaka ocena? Nice! No SK! Naprawdę? No to jestem aż zdziwiony. Dobra, może dajmy menu główne, tak na wszelki wypadek. Bo pewnie jak będę teraz dalej, to by mnie do kolejnej misji przeszło. Tylko nie do wyboru, tylko od razu by odpaliło kolejną. I zobaczmy. Virgil? Też jest prolog, niby. Ale dobra, zobaczymy, jak będziemy przychodzili jako Virgil, to wtedy będziemy ogarniali ewentualne różnice, chociaż trochę się zastanawiam, czy jakiekolwiek w ogóle będą. Okej, okay, sklep to jest co? A, to jest pewnie coś za mikrotransakcje, więc podziękuję. Opcje to wiadomo. Dobra, czyli pewnie dopiero na wyborze misji ogarnę sobie, co tam będzie do zrobienia na tym. na ewentualnych upgrade'ach, no ale to się przekonamy. Ode mnie w tym odcinku póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 5. Cześć!